Marty Renty, chciałbym ciebie zapytać, bo się tak zastanawiałem też, czy ty przez naszego Cage'a nie będziesz miała problemów, też się tam zastanawiałaś, czy to, że wyjawiłaś całą prawdę i byłaś szczera na Cage'u, nie miałaś z tego powodów jakichś nieprzyjemności właśnie ze strony firmy, z którą współpracowałaś? Znaczy, no finalnie zawsze dobrze wychodzi, że coś wychodzi. Faktycznie całego miliona nie dostałam, no ale media tak to nakręciły, że wydaje mi się, że korzystnie wyszło i dla federacji, i dla walki. Tak, ale ja pytam, czy nie miałaś powodu z tego, że złamałaś jakby te zapisy umowy o poufności i tak dalej? Znaczy, tego nie wiesz, czy złamałam jakieś zapisy. A, czyli nie było takich zapisów i nie ma się co martwić. Dobrze. Wiki, chciałbym ciebie zapytać, bo nie obraź się oczywiście Marty, ale część internautów uznała, że... Ja się po tym nie podpisuję, ale część internautów uznała, że twój płacz był trochę pod publikę. I chciałbym właśnie zapytać Wiki, co ty o tym sądzisz? Bo był taki moment, że Marty w pewnym momencie była bardzo smutna, później nagle się rozweseliła, później nagle znowu błyskawicznie posmutniała, że to działało trochę jak na zasadzie przełączników i dużo internautów jej to zarzuca. Ja się tylko na chwilę wtrącę. Chciałbym, żeby Daro Lew się pojawił na chwilę na sali, bo później mam pytanie zahaczające od niego i chciałbym, żeby on też się wypowiedział. Jak mam być szczera, to nie oglądałam za bardzo tego Cage'a. W sensie widziałam pełno shotów na TikToku po prostu z Marty. Ciężko mi to ocenić, bo ona faktycznie gdzieś tam popłakiwała, tak wycierała się tą chusteczką. Nie wiem, czy to było udawane, bo nie znam jej na tyle, więc... Ciężko mi się jakkolwiek do tego odnieść. Ja mogę się odnieść, bo to jest pytanie o mój płacz. Ogólnie no to ja jestem po prostu bardzo emocjonalna. I jak podkreślałam wcześniej, jestem artystką, a artyści są bardzo emocjonalni. A jak odbierasz to, że właśnie ludzie wszędzie widzą jakąś nieszczerość? Bo wiesz, z mojej perspektywy to wygląda tak. Ty tam mogłaś się po prostu zasłonić, że a mam umowę, nie mogę mówić, a mimo wszystko się otworzyłaś i powiedziałaś wprost. I ja jakby to doceniam, ale jak ty teraz patrzysz z perspektywy czasu, czy nie żałujesz tego i to, że ludzie ci mimo wszystko, mimo tego, że byłaś szczera, po roku, bo po roku, ale byłaś szczera, to i tak ci zarzucają, że coś tu grasz i bardziej pod publikę, emocje. Nie, no nie żałuję na pewno uczenia się na błędach, bo to, że jakby mogłam od początku powiedzieć, że nie dostałam całości z tego i też jakby nic się wielkiego nie stało, więc to jest nauczka na przyszłość. Dobra, dobrze, dziękuję. Dobrze, to ja w sumie jeszcze tylko... Może chciałbym, żeby się dziewczyny wypowiedziały. Czy nie uważacie, że trochę to jest teraz tak, że wszystkie kluby, nie wszystkie, ale większość klubów bardzo wykorzystuje pozycję tych freakfighterów, że oni dużo zarabiają z walki i biorą znacznie większe od was gaże niż od nawet profesjonalnych zawodników, którzy trenują tam znacznie częściej. Mam odpowiedzieć. Ostatnio właśnie na Twitterze śledziłam ten wątek, bo faktycznie ktoś napisał, że przygotowania mogą kosztować go nawet od, nie wiem, od załóżmy 5 przedział do 80 tysięcy, więc nie wiem, jak jest w innych klubach. U mnie na szczęście tak nie jest, ale wydaje mi się, że właśnie w tych większych miastach może tak być, że... Dobra, nie wiem, co tu się dzieje, trochę mnie to dekoncentruje, ale... To jest właśnie ta definicja, że się ktoś zesrał. To tak się to objawia. Chyba tak. Więc śledząc ten wątek na Twitterze, to faktycznie niektórzy zawodnicy pisali, że wydają dosyć dużo tych pieniędzy i po prostu wygląda to, jakby było przecenione. No bo załóżmy, jeżeli trener bierze, nie wiem, 10%, a ktoś ma garze 800 tysięcy, no to za 2 miesiące przygotowań. Są tutaj tacy zawodnicy? Co ty stają? No nie wiem, to jest przykład po prostu. Taki luźny przykład. Często latają takie wysokie kwoty, ale... Są. No nie wiem. To trener zmienia sobie furę po przygotowaniach. No właśnie. No nie wiem, czy tak jest, ale no. Uważam, że to jest zdecydowanie za dużo. Dobra, to Bandura weź ten przycisk